Dzień dobry, mam na imię Tomasz i w tym filmie pokażę Państwu, jak pracować z sekcją produkty. Rozpoczynając pracę z sekcją produktów, upewniamy się, że znajdujemy się we właściwym lokalu. W tym celu wybieramy nazwę lokalu z listy znajdującej się w lewym górnym rogu. Jest to szczególnie istotne, gdy posiadamy więcej niż jeden lokal. Przechodzimy do sekcji produkty. Aby wprowadzić nowy produkt, w górnej części okna produkty wprowadzamy nazwę pozycji, na przykład krem ogórkowy, cenę, wybieramy stawkę VAT, drukarkę lub drukarki, które wydrukują bon na kuchnię, następnie wybieramy kategorię, całość możemy uzupełnić o opis produktu. Zaznaczamy opcję aktywne, co pozwoli rozpocząć sprzedaż produktu, czyli wyświetli go na naszym urządzeniu POS. Zakończamy wybierając przycisk nowa pozycja. Aby zobaczyć dodany wcześniej produkt, z tabelki poniżej wybieramy najpierw kategorię, do której produkt został dodany. Możemy użyć także znajdujące się obok wyszukiwarki. Wróćmy do listy produktów. Widzimy na niej wszystkie pozycje znajdujące się w danej wybranej aktualnie kategorii. Widzimy nazwę, cenę, pole pozwalające uaktywnić lub zaaktywować daną pozycję w naszym systemie POS. Zmianę na urządzeniu zobaczymy po jego przelogowaniu. Usługi zewnętrzne, które pozwalają integrować produkty z naszego lokalu z usługami powiązanymi ze StoryOS. Pokaż na Google pozwala wyświetlać ten produkt w menu powiązanym z wizytówką lokalu w wyszukiwarce Google. Usługi One Menu, takie jak One Menu QR oraz One Menu Table. Opcje One Menu zostaną omówione w osobnym tutorialu. Następnie jednostka sprzedaży. Stawka podatku. Zwracamy uwagę, aby zmiany stawek VAT dokonywać poza aktywnym dniem sprzedażowym. Dalej możemy wybrać drukarkę, na której będą dokonywane wydruki bonów z zamówieniami na kuchnię. Receptury. Ich tworzenie zostanie omówione w osobnym nagraniu. Oraz trzy przyciski akcji. Przycisk edytuj, pozwalający wyedytować już istniejącą pozycję. Przycisk przesuń, pozwalający zmienić położenie wybranego produktu na liście. Oraz przycisk usuń, pozwalający na usunięcie danej pozycji.